Aby zacząć naprawiać świat, musimy najpierw okiełznać wrogość i zło czające się w nas samych. Przechylenie balansu w stronę dobra pozwoli na zwalczenie chaosu, który tak bardzo upatrzył sobie ludzkie serca. I tak oto wspinamy się na osobisty szczyt szlachetności i dobra, pokonując kolejne wyzwania i słabości. Z każdym kolejnym krokiem rośniemy, stając się silniejszymi i lepszymi, ale im wyżej jesteśmy, i czym szlachetniejsze są nasze serca. Tym bardziej narażamy się na pokusy mrocznych sił. Istnieją na świecie istoty, które karmią się upadkiem nieskazitelnych dusz i lubują się w korumpowaniu tych, którzy zdają się być autorytetami moralności. Istoty te, swoimi obietnicami, sprawiają, że na naszych sercach pojawiają się rysy, które z czasem zmieniają się w pęknięcia. Wszakże my, ludzie, jesteśmy słabi i bardzo łatwo nas przekupić. Zwłaszcza w trudnych chwilach, potrafimy prosić o pomoc i nie zważamy na to, skąd nadejdzie odpowiedź na nasze wołanie. Gdy zdecydujemy się spojrzeć w otchłań, otchłań spogląda na nas i ku naszej zgubie odpowiada, sugerując, byśmy trzykrotnie wyszeptali jedno słowo, jedno słówko, i znikną nasze problemy. I ponieważ jesteśmy słabi, przystajemy na tę ofertę, szepcząc. Pazuzu, Pazuzu, Pazuzu. Cześć wszystkim, ja nazywam się Krzysiek i witam Was w kolejnym odcinku serii Spoglądając w Otchłań. Bohaterem dzisiejszego wideo jest władca Otchłannych Niebios mroczny anioł Czterech Wiatrów, zamieszkujący pierwszą warstwę Otchłani Pazuzu. Zanim jednak zaczniemy, standardowo pragnę przypomnieć, że ta seria ma swój prolog. Jeśli nie wiecie czym jest odchłań, odłamek zła czy obiryt, zachęcam do obejrzenia prologu, który przedstawi wam pigułkę wiedzy będącą podstawą do pełnego zrozumienia tego odcinka. No dobra, ale skoro formalności mamy już za sobą, zacznijmy przedstawienie sylwetki bohatera dzisiejszego odcinka. Jak to zwykle ma miejsce w przypadku książąt demonów z uniwersum D&D, są one inspirowane naszą mitologią i wierzeniami. Pazuzu jest tego idealnym przykładem, ponieważ demon o tym samym imieniu występuje w wierzeniach asyryjskich i babilońskich. Pierwsze wzmianki o Pazuzu możemy znaleźć w mezopotamskich źródłach datowanych na około tysiąc lat przed naszą erą. To nikczemne stworzenie miało być jednym z najsilniejszych złych duchów i odpowiadać za susze, plagi szarańczy oraz plagi głodu wynikające z nieurodzaju. Nazywany był również królem złych wiatrów. W paryskim lówrze znajduje się eksponat figurki z brązu, która przedstawia Pazuzu. Figurka jest datowana na okolice VII wieku przed naszą erą, i na jej odwrocie widnieje napis: Jestem Pazuzu, synem Hanpy, królem złych wiatrów. Ale teraz uwaga! Mimo tak przerażającego portfolio, interesujący jest fakt, że ten demon traktowany był niekiedy jako obrońca ludzkości przed innym, przerażającym demonem, a raczej demonicą. Masztu, która prześladowała ciężarne kobiety i powodowała śmierć noworodków. Zapamiętajcie to imię, ponieważ pojawi się później, gdy zaczniemy omawiać mitologię D&D. A skoro o D&D już mowa, to przejdźmy do tego, w jaki sposób lochy i smoki przygarnęły to monstrum do swojego uniwersum. W 1983 roku Pazuzu po raz pierwszy pojawił się na łamach RP-owego podręcznika. Był to Monster Manual 2 do Advanced Dungeons and Dragons, napisany przez Garego Gygaxa. Później mogliśmy na niego trafić m.in. w trzecioedycyjnym podręczniku Findish Codex Hordes of the Abyss oraz w czwartoedycyjnym Demonomiconie. Jeśli chodzi o wygląd, to na przestrzeni lat pazuzu nie zmienił się zbytnio. To stworzenie o świetnie zbudowanej humanoidalnej posturze i ponad dwumetrowym wzroście, a z jego pleców wystają cztery skrzydła. Twarz jest jedyną cechą, która przedstawiana była różnie, jeśli chodzi o Pazuzu. Czasem jest to głowa drapieżnego ptaka, a czasem połączenie cech przystojnego mężczyzny z ptasimi elementami, jak na przykład dziób albo pióra. No dobrze, ale teraz przejdźmy do opisania i zlokalizowania królestwa Pazuzu. Przede wszystkim pazuzu włada całym odchłannym niebem. Każdy nieboskłon każdej warstwy należy do niego. I chociaż może się to wydawać dziwne, to żadne z pozostałych demonicznych książąt nie wyraża niezadowolenia z tytułu roszczeń króla złych wiatrów. Jedynym, któremu zdarzy się powiedzieć złe słowo w tej gestii jest grazd, Jednak dotychczas tylko na słowach się skończyło i nigdy nie podjął w tym kierunku żadnych działań. No, ale same niebo to za mało, ponieważ jak dobrze wiecie, książęta muszą zawładnąć warstwą odchłani i nie inaczej ma to miejsce w przypadku pazuzu, do którego należy pierwsza warstwa nazywana również równiną tysiąca portali lub pazunią. To niesamowite pod wieloma względami miejsce i kilka argumentów, które potwierdzają tę tezę, postaram się Wam teraz przybliżyć. Przede wszystkim to pierwsza warstwa odchłani. Jej połączenie z elementarnym chaosem, zwanym również chaosem żywiołów, mocno wpływa na klimat i zjawiska atmosferyczne, których możemy tam doświadczyć. Deszcze lawy, lewitujące góry czy ekstremalnie wysoka temperatura to tylko niektóre z nich. Krajobraz równiny tysiąca portali to gigantyczna pustynia z popękaną ziemią. Spotkanie ifrytów, żywiołaków czy dao nie powinno tu nikogo zdziwić, ponieważ pazunia jest pod dość mocnym wpływem elementarnego chaosu. Ze względu na ten wpływ, pierwsza warstwa odchłani jest również bardzo niestabilna pod kątem ukształtowania terenu. Czynnik chaosu sprawia, że Ziemia wędruje i zamienia się w kolejne pęknięcia lub tworzy nowe góry. Pazunia zdaje się wręcz być żywa i niewiele miejsc ma tu swoją stałą formę, co sprawia, że mapowanie tej krainy jest często bezcelowe. Drugą kwestią, która wyróżnia pierwszą warstwę odchłani od pozostałych jest niewątpliwie fakt, że jej bezkresne pustynie są odchłannym frontem, na którym rozgrywa się niekończąca się wojna krwi, czyli konflikt demonów i diabłów. Na terenach Pazuni można znaleźć żelazne cytadele wzniesione przez diabły. Dwie olbrzymie siły ścierają się ze sobą walcząc tak od tysięcy lat. No i żeby tego było mało, to pewnie domyślacie się, że nazwa Równina Tysiąca Portali nie wzięła się znikąd. Oczywiście, że nie. Pierwsza warstwa odchłani jest naszpikowana jaskiniami, pęknięciami, przejściami, które prowadzą w głąb Wielkiego Leja. Znajduje się tu wiele bezpośrednich połączeń, na przykład z warstwami należącymi do Dagona, Jenogu, Bafometa czy Demogorgona. Jeszcze większa ilość portali przeniesie nas do losowego miejsca w otchłani, często działając jedynie jednokierunkowo, pozostawiając nas wtedy bez drogi ucieczki. Jak więc widzicie, dzieje się tu naprawdę dużo i nic dziwnego, że front wojny krwi jest właśnie tutaj. Ale mimo tych wszystkich niebezpieczeństw, to miejsce przyciąga wielu handlarzy, kultystów i planarnych podróżników. Ze względu na swoje znakomite połączenie z innymi miejscami w otchłani. Tutejsze miasto, którego wdzięczna nazwa brzmi Plaga Śmierci, cały czas tętni życiem. I chociaż większość z jego 50-tysięcznej ludności to demony, można tu natrafić nierzadko na podróżników, kupców i osoby szukające wrażeń. Co ciekawe, Plaga Śmierci jest jednym z niewielu miejsc w Otchłani, gdzie zezwala się na stawianie kaplic poświęconych bogom świata materialnego. I pewnie zastanawiacie się, czy to tutaj właśnie zasiada pan tej krainy. Nie, moi drodzy. Pazuzu spogląda na wszystko z góry. Jego gargantuiczny pałac przypominający katedrę wyrzeźbiony został w wielkiej skale unoszącej się nad całą Pazunią. Na koniec tej sekcji dodam jeszcze, że Pazunia nie jest jedyną warstwą należącą do władcy odchłannych niebios. Do Pazuzu należy również Toremor, 503 warstwa odchłani, na której uwięził swoją byłą kochankę, Lamasztu. Mroczny Anioł Czterech Wiatrów wkłada wiele wysiłku, by Lamasztu pozostała uwięziona, a portal do Toremor jest pilnie strzeżony przez jego podwładnych. Dobra, to wypadałoby wreszcie powiedzieć kilka słów o samym bohaterze dzisiejszego odcinka. Musicie wiedzieć, że Pazuzu to jeden z najpotężniejszych książąt demonów, a jego siła rażenia jest równa sile Orkusa. Jest on również wyjątkowy dlatego, że pomimo swojej potęgi. Wyróżnia go brak zadeklarowanych wrogów wśród demonicznych władców. Teraz spytacie pewnie, jak to możliwe, że tak potężna istota nie prowadzi aktywnej walki z żadnym z pozostałych książąt. Powód jest dość prosty, jednak o wielu warstwach. Pazuzu przede wszystkim nie interesuje się odchłanią, nie pragnie dominacji nad innymi demonami i nie jest zainteresowany ekspansją na kolejne warstwy odchłani. Jest całkowicie wyjęty z konfliktów i wojen toczących się wewnątrz Wielkiego Leja. Nie snuje spisków mających na celu osłabienie pozostałych władców i stara się zachować całkowitą neutralność wobec swoich sąsiadów. Król złych wiatrów ma konkretny plan. Chce przejąć kontrolę nad światem materialnym. Chce zostać jedynym bogiem, który zawładnie całą planetą i pozbędzie się całego panteonu zasiadającego w astralnym morzu. Dlatego też Pazuzu skupia się tak bardzo na śmiertelnikach i to tam prowadzi swoją ofensywę. Bo widzicie, władca Pazuni posiada pewien sekret, którego dość pilnie strzeże. Nikt nie wie, że jest jednym z obirytów, które przedarły się do tego multiversum, gdy Tarizdun cisnął odłamek zła do elementarnego chaosu. W rzeczy samej, to Pazuzu, który wtedy występował pod innym imieniem, był pomysłodawcą stworzenia odłamka zła. I to on wybrał nasze multiversum jako cel. W przeciwieństwie do niektórych obierytów, Pazuzu pozostał w ukryciu, budując swoje imperium po cichu, nie angażując się w walkę o dominację w otchłani. Jego cel pozostaje taki sam od momentu stworzenia odłamka zła: chce zdetronizować bogów i przejąć ich domeny. Gdy pozostałe demony walczą o dominację na swoim podwórku, on celuje wyżej. I to dlatego Pazuzu znany jest z kuszenia szlachetnych serc i doprowadzania do upadku ziemskich autorytetów. Mieszkańcy świata materialnego znają go pod wieloma postaciami. Król złych wiatrów przybiera fałszywe imiona i przedstawia się paladynom, kapłanom, rycerzom czy mędrcom jako siła dobra, do której mogą zwrócić się o pomoc. Ludzkość poznała go jako Pazraela, Imduguda, Glaundera czy Tyfona. Każdy, kto zdecyduje się skorzystać z jego pomocy, staje się coraz bardziej zależny od niego. Władca Pazunii dba o to, by pierwsza przysługa nigdy nie przyniosła żadnych złych konsekwencji, dzięki czemu naiwna osoba z pewnością poprosi o pomoc jeszcze raz. Wtedy to, demon zacznie proces deprawacji duszy. Pazuzu chce pogrążenia świata, chce zakłócenia balansu i całkowitej dominacji sił chaosu. Nie interesują go ci, którzy już czynią zło? I nigdy nie odpowie na ich wołanie. On pragnie zniszczenia dobra, a im czystsza dusza zwraca się do niego o pomoc, tym chętniej demon odpowie. Wtedy to nieszczęśnicy stopniowo pogrążają się, tworząc kolejne mroczne kulty poświęcone fałszywym postaciom pazuzu. Gdy dobra dusza zostanie już całkowicie złamana, demon traci wtedy zainteresowanie taką osobą i zwraca się ku kolejnym celom. W ten sposób bogowie multiversum są pozbawiani wiernych, którzy kuszeni darami czczą jedną z form króla złych wiatrów. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, że taka taktyka przypomina diabelskie pakty, jednak to coś zupełnie innego. Przede wszystkim Pazuzu nie podpisuje żadnego kontraktu i nie ma żadnych zobowiązań, a po drugie, jako demon, pragnie zniszczenia, śmierci i chaosu. Ale myślę, że warto jeszcze wspomnieć o kilku faktach dotyczących Pazuzu, które mogą Was zainteresować. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do innych książąt demonów, Pazuzu swobodnie podróżuje do świata śmiertelników, nie tracąc przy tym swojej mocy. Gdy to robi, niemal zawsze pojawia się na artefaktycznym tronie przypominającym wielką ptasią stopę. Ten tron jest nazywany oślepiającym pazurem i ma być potężnym magicznym przedmiotem pozwalającym podróżować między wymiarami. No i oczywiście gdy władca Pazuni udał się w delegację, opiekę nad jego odchłanną domeną sprawuje sześć potężnych balorów, zwanych sześcioma skrzydłami Pazraela. Do tego wszystkiego trzeba dorzucić nieudany związek z Lamasztu, której Pazuzu wydłubał i pożarł oczy, a następnie spętał i uwięził, zamykając ją na 503. warstwie odchłani. Lamasztu jako jedyna zna prawdziwe imię Pazuzu i dlatego mroczny anioł tak intensywnie strzeże jej więzienia. Oprócz tego interesujący na pewno jest fakt, że wypowiedzenie trzykrotnie imienia Pazuzu sprawi, że na krótką chwilę demon uzyska dostęp do naszego umysłu i może zdecydować się przybyć na wezwanie. No i już ostatnią ciekawostką jest fakt, że bohater dzisiejszego odcinka w tajemnicy wspomagał asmodeusza, gdy ten walczył o uzyskanie statusu boga. Asmodeusz jest za to winien, pazuzu przysługę, jednak nikt poza dwójką zainteresowanych nie wie, czym ma być owa przysługa. No i już tak na sam koniec chciałbym chwilę pomówić o tym, jak wykorzystać pazuzu w swojej rozgrywce. Myślę, że ten demoniczny władca jest fantastycznym kandydatem do naszych kampanii z racji tego, że tak bardzo interesuje go nasz świat. Zwalczanie kolejnych złych kultów i organizacji ukaże bohaterom fakt, że za każdym z nich stoi jedna istota kryjąca się pod wieloma imionami. Pazuzu jest również świetnym kandydatem do tego, by skorumpować jakiegoś bohatera settingu, w którym gramy, który to następnie stanie się wrogiem drużyny. Historia upadłego paladyna może być wręcz materiałem na wykreowanie wroga pokroju Anakina Skywalkera z Gwiezdnych Wojen. No i oczywiście możemy skorzystać z Pazuzu jako kogoś, kto podszywa się pod bóstwo, którego strzegą bohaterowie graczy z klasami kapłana lub paladyna. Król złych wiatrów może być również świetnym kandydatem na fałszywego patrona dla czarnoksiężników. A może na końcu kampanii, by powstrzymać Pazuzu kroczącego po władzę nad światem, bohaterowie będą musieli podjąć decyzję o uwolnieniu z Weyla Masztu, która ruszy z całą swoją mocą na tego, który ją uwięził. Opcji jest wiele i na pewno wasza kreatywność będzie mieć tutaj wielkie pole do manewru. Proszę tylko, żebyście pamiętali, że Pazuzu jest potężny. To istota o poziomie mocy Urkusa. I ja sugeruję solidne przemyślenie tematu w przypadku, gdybyście chcieli doprowadzić do bezpośredniego starcia graczy i władcy pazuni. No dobra, to by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo, i jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło Wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że Mała Wieś jest również na Facebooku i Instagramie, linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.